zobaczymy skład, w jakim zaczyna ten mecz pierwsza drużyna. Zdecydowali się na grę 1-4-3-3 z tradycyjnymi skrzydłowymi. Tomek, przede wszystkim pytanie, czy skrzydłowi będą wymieniać się pozycjami i schodzić do środka, czy raczej grać wzdłuż linii i wrzucać piłki na dziewiątkę? Skoro tradycyjni, to pewnie to drugie, a to by oznaczało sporo ofensywnych wejść bocznych obrońców. Możemy teraz zapoznać się z jedenastką West Ham United. Wygląda na to, że trener ustawił zespół w ofensywnym ustawieniu 1-4-5-1. Tak, szykuje się batalia o środek pola. Spore zagęszczenie w pomocy, ale ci zawodnicy na pewno będą się przemieszczać pod pole karne, by wesprzeć osamotnionego napastnika. To bardzo elastyczna taktyka, bo formacja może w mgnieniu oka zmienić się w 1-4-3-3. Próbuje indywidualnej akcji. Co z tego wyniknie? Lucas Paqueta. Posyła teraz ładną piłkę w szesnastkę. Ależ było groźnie. Ta interwencja była kluczowa. Mamy gwizdek i sędzia wskazuje na 11 metr. Czy padnie pierwsza bramka meczu? Uwaga, to jeszcze nie koniec zagrożenia. Obiecująco to wyglądało, ale nie udało się. O tak, proszę Państwa, to jest ślizg, to rozumiem, świetny odbiór. Są coraz wyżej z piłką, jak to rozegrają? Walka o piłkę twarda, ale zwycięska. Piłka dla West Hamu. Jarrod Bowen. Pewnie się czuje z piłką, odważnie prowadzi atak. No, za to chyba jednak będzie kartka. Musi być, bo robiła się z tego okazja, którą faul drastycznie przekreślił. Ledwo nam się mecz zaczął, a już mamy żółtą kartkę. A to, Jacku, zwiastuje problem dla tego zawodnika i dla całej drużyny. Uwaga, chyba będzie gol! Jest, proszę Państwa, piłka w siatce! Mamy pierwsze trafienie w tym finale! No, Tomku, na pewno teraz będzie się łatwiej grało ekipie, która otworzyła wynik. Doceńmy teraz świetne dośrodkowanie, od którego to się zaczęło, ale też nie zapominajmy o samym wykończeniu, bo było naprawdę świetne. Z pozoru może się wydawać, że to łatwa piłka, ale przecież odbiła się od ziemi. Taką najprościej posłać w trybunę albo i za stadion. Otworzył nam się wynik, jest 1-0. Ings z piłką. Ładnie teraz wymierzone podanie, może być ciekawie. I po akcji, aż szkoda. Da im teraz remis. Tak jest! Mamy wyrównanie! Ależ ważne trafienie teraz. Posłuchajcie Państwo tylko trybun, ale szał radości. Wrócili z dalekiej podróży, rywale już byli pewni swego, a tymczasem finał rozpoczyna się na nowo.
Wyrównali więc stan spotkania 1-1. To chyba wpadnie! No i po akcji mamy sygnalizację spalonego. Kurt Zuma. I strata posiadania piłki. Sędzia nie może tego nie gwizdnąć. Oczywisty faul i rzut wolny. Sędzia pokazuje teraz, że nie będzie dłużej tolerować takich zagrań. Ostatnie ostrzeżenie. Nie ma żółtej kartki, ale jest sygnał, że panuje nad przebiegiem spotkania. Cresswell. Danny Ings. Zdobywają teraz teren zawodnicy West Hamu. Niecelnie teraz podaje. Nie wyglądało to najlepiej. Wygląda na to, że jego nazwisko trafi za chwilę do sędziowskiego notesu. Żółta kartka. Sędzia tu nie może chyba postąpić inaczej. Tak, całkowicie zgadzam się z tą decyzją. Dobra decyzja. Indywidualna akcja może tu coś zmienić. I nic z tego nie będzie. Dobra interwencja. Aj, no nie wyglądało to za dobrze. Sędzia może tutaj sięgnąć od razu po czerwoną kartkę. Czerwona kartka! Sędzia nie miała wątpliwości. Słuszna decyzja, no i przekonamy się, czy teraz utrzymają ten remis. Łatwa strata, szkoda. Carlson. To się nazywa ciąg na bramkę, to pachnie groźną akcją. Wyszło na jego, ale podjął ogromne ryzyko tym ślizgiem. No tak, żeby być arbitrem trzeba mieć grubą skórę. Kibice go teraz rugają, ale skoro nie widział tam faulu na karnego, to gramy dalej. Chwila, pachnie tu golem. I bramkarz! Było groźnie! Strzał był z tak bliska, że tutaj zdecydował czysty refleks. Doskonała reakcja. Tak jest. A więc sędzia pokazuje żółtą kartkę za wcześniejszą interwencję. Przewinienie jednak nie uszło mu na sucho. Tak robią najlepsi sędziowie. Widzą wszystko i po zastosowaniu korzyści wracają do popełnionego faulu. Co się odwlecze, to nie uciecze. Rozwijała się tutaj groźna akcja. Nie zdziwię się, jeśli sędzia pokaże kartkę za ten faul. I kolejne żółtko. Trener będzie miał pretensje o te gorące głowy, Jacku. Przecież to sabotaż. Bardzo mocne słowa, ale na pewno dyscyplina pozostawia sporo do życzenia. Jakby zapomnieli, że już grają w osłabieniu. Gol! Dzięki temu trafieniu wychodzą na prowadzenie. Tak jest, proszę Państwa. Można powiedzieć, że mają już teraz jedną rękę na trofeum. Ależ to była bramka, warto ją sobie oglądać wielokrotnie. Świetnie uderzona piłka, odkręcająca się w stronę słupka. Takie wykonanie rzutu wolnego wymaga nie lada techniki. Mamy teraz wynik 2-1. Jarrod Bowen. Tak należy bronić dostępu do własnej bramki. Rice. Aaron Cresswell. Danny Ings. Dobrze wyglądał ten atak. To mogło się udać, ale piłka została przejęta. Czy będzie z tego remis? Ależ była okazja, ale nad wszystkim czuwał obrońca.
Jest pressing. Karlsson. Rodzi się kontra. Jak to spróbują rozegrać? Mamy przewinienie, ale sędzia pozwala na dalszą grę. Czy zdoła strzelić? Tak, proszę Państwa, piłka w siatce. Zwiększają prowadzenie, a kibice gotują się już do mistrzowskiej fety. Po otrzymaniu piłki od razu było jasne, że ta za chwilę znajdzie się w bramce. Z takiej odległości nie można było spudłować. Na tablicy wyników 3-1. Sędzia zaprasza graczy na przerwę. Mają teraz kwadrans na omówienie taktyki. Jest gwizdek. Ostatnia prosta przed koronacją zwycięzcy UEFA Europa Conference League albo przed dogrywką. Maxwell Cornet. I teraz poprzeczka, ale gramy! Niebezpieczeństwo, przynajmniej chwilowo, zażegnane. W tej sytuacji i kibicom, i nam wydawało się, że piłka wpadnie. Tymczasem los chciał inaczej. Aut po tym wejściu obrońcy. Cresswell. Kerrer. Maxwell Cornet. Mądrze teraz przerzucają ciężar gry na drugą stronę. Centruje w pole karne, ma do kogo. Ale on to teraz wyjął. Nadludzki refleks. No, popisał się instynktem bramkarskim, bo tu nie było czasu do namysłu. Bardzo trudna do obrony była ta główka. Krótko rozegrany stały fragment. Zagrywa na dalszy słupek. Tak, trzeba będzie kombinować od nowa. Dośrodkowanie, ale obrońca zdecydowanym zagraniem wyjaśnia całą sytuację. Gra puszczona, zastosowana korzyść w tej sytuacji. No tak, ładnie, ale czasami obrona jest po prostu nie do przejścia. Pablo Fornals. Souček. No i co teraz zrobi West Ham? Może być groźnie. Spalony. A mogło być tu groźnie. Karlsson. Sędzia wskazuje teraz na narożnik boiska. Zagrywają teraz krótko, bez dośrodkowania. Wrzutka w szesnastkę. No, teraz naprawdę zanosiło się na gola, ale obrońca w porę interweniował. Fornals. Ośrodkowuje teraz ze skrzydła. Dobrze, teraz w obronie. Mogło coś z tego być. Przerzuca górą. Udanie. Kopnął teraz piłkę w szesnastkę. Opłaciło się przycisnąć. Co teraz? Gdyby nie ten blok, mogła być bardzo groźna wrzutka. A zatem strzela. Niezła próba, ale trzeba by tu chyba trochę szczęścia i bramkarskiej pomyłki jednak. Udana obrona. Widać, że takie interwencje ma opanowane do perfekcji. Nie wrzuca w pole karne. Piłka w pole karne. Ma tam kto wykończyć.
I proszę Państwa, gol! Jeszcze jeden i uda im się wyrównać. Widzimy teraz dokładnie, jak to wyglądało. Najpierw rozegrali to krótko, potem świetnie podawał. No i dobry strzał głową. Czy w tej sytuacji golkiper mógł zrobić więcej? Raczej nie. Piłka w grze. West Ham też. Ten gol sprawia, że do remisu potrzebują jeszcze tylko jednego trafienia. I teraz może znajdzie kogoś do zagrania. Ależ okazja na gola! Ależ była okazja, ale nad wszystkim czuwał obrońca. Carlson. Dobrze wyglądał. Czy zdoła strzelić? Dobry refleks bramkarza. Wybita piłka. Maxwell Cornet. Pablo Fornals. Sędzia pokazuje, że gra może toczyć się dalej. Korzyść. Da im teraz remis. Dobrze teraz broni. Brawo. Przyszedł moment na zmianę. Zobaczymy, co nam to zmieni w spotkaniu. Krótkie rozegranie stałego fragmentu. Dośrodkowanie w pole karne. Wspaniale teraz broni bramkarz. Naprawdę pokazał klasę. Nie ma wrzutki w pole karne. Centruje w pole karne. Ma do kogo? To nie było skuteczne wybicie. Chyba nie mogło być innej decyzji. Sędzia odgwizduje rzut karny. Czy wyrówna z karnego? No niepewna interwencja. No zapowiadało się nieźle, ale jednak z dużej chmury mały deszcz. Teraz chcą wyjść z szybką kontrą. To chyba nie było z premedytacją, ale wydaje się, że powinny być konsekwencje w postaci kartki. Doskonała piłka za obronę. Nadal coś z tego może być. No i brawo. To, co Państwo widzicie, to wysoki pressing. Ależ zepsute uderzenie. Piłka powędrowała daleko, daleko od celu. Na pewno nie tak to miało wyglądać. Piłka uderzona nieczysto albo po prostu zeszła z nogi. 5 minut do końca regulaminowego czasu gry. I spokojnie broni to bramkarz. Sprawnie przeciął dośrodkowanie, ale nadal muszą uważać. To był świetny przykład, jak odebrać piłkę wślizgiem. Prostopadłe zagranie teraz, będzie niebezpiecznie. No, ktoś tu się chyba trochę podpalił. Może to zniecierpliwienie w oczekiwaniu na ostatni gwizdek. Chcą podwyższyć prowadzenie, ale pudłują.